Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie, licznie zgromadzoną w tak gorącym dniu upalnym publiczność, która zawsze nam dopisuje, dzisiaj w mniejszej sali. Państwo pozwolą, że przedstawię osoby, które będą mi towarzyszyły. Pan Andrzej Bartkowski. Znamy się. I pan Andrzej Hulewicz. No i najważniejsza osoba dzisiejszego wieczoru, nasz gość, kochany, sympatyczny, szalony, zdolny nieprawdopodobnie, Zdzisław Słowiński. Brawo, Zdzisiu. Proszę Państwa, ja powiem tylko, że pan Zdzisław Słowiński dla nas już teraz jest Zdzisiem, Zdziś mówimy na niego, z największym ukłonem w jego stronę, z największym szacunkiem, ale jest nasz kochany Zdziś, nie tylko nasz, ale całego personelu hotelu. 2 lata temu miał tutaj swój benefis. Na beneficie pana Andrzeja Płączyńskiego, którego nie wymieniła pani... O, przepraszam Irena bardzo, pan Andrzej Płączyński. Prosimy, prosimy. Zawsze mówimy, a może się uda bez Płączyńskiego i się nic nie udało bez Płączyńskiego tutaj. Nieraz klapa mu przytrzasła te paluszki, co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła. Da, 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 da. Proszę Państwa, właśnie był jubileusz pana Płączyńskiego, na który był zaproszony pan Zdzisław Słowiński. I tak nas ujął swoją sztuką, że zaraz zrobiliśmy mu benefis, ale to już było 2 lata temu, a dzisiaj szalona 90. Witamy, Zdzisio. Od wszystkich wszystkiego dobrego. Ja tak jak dzisiaj jechałem, to sobie pomyślałem, że jest 100-lecie niepodległości i ty w ramach tego 100-lecia aż 90 lat swojego życia przeżyłeś. To musi być wspaniałe. Zabrakło mu 10 lat tylko, bo byłby świętował dzisiaj 100-lecie. Ale jak znam Zdzisia, to będzie. To na pewno będzie. Za 10 lat, proszę Państwa, spotykamy się tutaj, może w tej większej sali, ale w takim samym składzie. Zapraszamy na początek, żebyś Zdzisiu mógł przymierzyć się do tego fotela, ale tam niedługo będziesz siedział. Nie, tutaj jest twoje miejsce, tutaj jak. Mamy dzisiaj bardzo dużo artystów, którzy przyjechali specjalnie, żeby złożyć Zdzisiowi życzenia i zaśpiewać coś dla niego. Także program bogaty, no co najmniej na 5-6 godzin musicie się Państwo przygotować, ale u nas to już norma, także na pewno będzie długo, więc ja króciutko powiem. 90 lat temu w mękach przyszedł na świat Zdziś. Cały różowiutki. Cały różowiutki. Chodził do szkoły podstawowej, potem do średniej, po liceum, proszę Państwa, we Włocławku. Poszedł na studia do Poznania. I zgadnijcie, jakie studia rozpoczął. Rolnicze. No co? To ale nie, tylko... Ja nie wiedziałem Zdziś, ja też rolnik. Boże, idziemy na protest teraz, rolniku. Ale tylko 2 lata wytrzymał, w międzyczasie jeszcze grając jako amator w Teatrze Młodego Widza. No i się zaczęła kariera. 4 lata, Teatr Polski w Poznaniu. A już jak tam zabłysnął, no to się zaczęły sceny warszawskie, w Kaliszu grał Romea i nie tylko. A potem były kabarety, potem były wyjazdy, statki. Proszę Państwa, tyle lat na scenie. Facet jest nie do zdarcia, a poza tym kochamy go nieprawdopodobnie. Prosimy, Zdzisiu, pokaż, co potrafisz. Jeszcze jedno, proszę Państwa, bo Zdzisio myśli, że on tutaj jest najstarszy, najwięcej może.
może nie tak do końca. Oczywiście witamy wszystkich bardzo serdecznie, ale chcieliśmy najserdeczniej, jak tylko można, powitać kolegę po fachu Zdzisława, no i wszystkich artystów, którzy tutaj okupują pierwsze rzędy, powitać pana Witolda Sadowego. 99 lat skończył. Brawo! Brawo! Bardzo serdecznie witamy, bardzo serdecznie. To jest historia polskiej kultury, teatru i jeszcze wszystko wie każdy szczegół. Nawet wydaje mi się, jak 2 lata temu byłem na Saskiej Kępie, na urodzinach pana Witolda Sadowego, to pamiętał jeszcze długość sznurowadeł jednego woźnego z teatru przed wojną. Zapraszamy, rozpoczynamy ten wielki koncert dzisiaj. Na scenie Zdzisław Słowiński. Drodzy Państwo, lata 60. w Teatrze Syrena odbyła się premiera Bujamy wśród gwiazd. Tak? O, Wojtek to dobrze pamięta. Wojtusiu, ja bym chciał troszeczkę odtworzyć te lata, dlatego że uważam, jest to walc rencistów. I wyobraźcie sobie Państwo, że udział wzięli Olsza, Sępoliński, Wojtek Bielenia i ja jako najmłodszy Słowiński. Drodzy Państwo, chciałbym to odtworzyć, jeżeli tam się coś pomylę, to Wojtek mi pomoże, dobrze? Proszę Państwa, będziesz pamiętał? Ty masz dobrą pamięć, lepszą ode mnie, wiesz? Więc, drodzy Państwo, walc emerytów. Dziś każdy młodzieniec narzeka co i raz, że młodość jest trudna i smutna nad wyraz. A w latach dojrzałych, gdy staje się krzepszy, znów wnosi pretensje, że los ma nie lepszy. Więc w jakimże wieku tkwi szczęścia granica? Dziś dla nas to żadna już jest tajemnica. Bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70. zrobił już skok. Oho. W tym wieku dopiero nie żaden to przytyk zaczyna dojrzewać wybitny polityk. Wybitny artysta, wybitny intelekt, bo głowę ma wolną już od duperelek. Więc po co się martwić i po co narzekać? Postarajmy się tylko spokojnie doczekać, bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70. zrobił już skok. Oho! Dziewczęta nie biorą nas czarem swych przynęt. W tych sprawach jest każdy z nas twardy abstynent. Nie dręczy cię pamięć o życiu trosce, bo życie rozprasza się dzięki sklerosce. Więc po co się martwić i po co narzekać? Wystarczy tylko spokojnie doczekać, bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70. zrobił już skok. Ho, ho. Dzień każdy nam płynie dolce farniente. 1 listonosz przynosi ci rentę i życie już możesz prowadzić dostatnie. Lekarstwo za darmo, szpitalek bezpłatnie i z łóżka się zrywasz wesoły jak krzyżyk, gdy 7 z kolei przekroczył już krzyżyk. Bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody i przez 70. zrobił już skok. Gdy czasem wybuchnie w nas coś jak dynamit, to idzie się w miasto na jeden kardiamit. A potem klin klinem, nerwosa na kaca i zaraz
ciśnienie do góry powraca. I zaraz się czujesz weselszy i żywszy. Tak ciągle sobie popiwszy. Bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące. I świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70 zrobił już skok. Gdy człowiek zdobędzie wysługi lat szlify, to może korzystać z ulgowej taryfy. Tu coś tam objechać, tam kogoś znów szargnąć i z nim się nie zgodzić i prawdę wygarnąć. Więc jakby nie liczyć i co by nie wyszło, to starość ogromną przed sobą ma przyszłość. O, zwojecie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na świat wierzące. I świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 10 zrobił już kop. Oho! Mój ulubiony autor, satyryk Marian Załucki, twierdzi, że właściwie nie ma walki pokojnej. Od zarania dziejów, twardo, choć pomału, ludzkość do swojego zdąża ideału. Lecz ten świat idealny ciągle nie jest gotów, bo każde pokolenie swoich ma idiotów. Jak jasno z powyższego wynika stwierdzenia, jest jednak coś, co łączy wszystkie pokolenia. A w ogóle to za sprawą anioła czy diabła cała ta walka pokoleń tak jakby osłabła. No owszem, zdarza się jeszcze czasem, że do łóżka panienka nie chce puścić biednego staruszka. Ale to już trudno dziwić się dziewczynie. Jak staruszek jest biedny, to sam sobie winien. Generalnie jednakże taka dzisiaj era, że różnice pokoleń łatwo się zaciera. Kupujemy młodzieżowy dżinsowy garnitur i gaudamus igitur aż do emerytur. Trzeba uwierzyć w siebie, tylko żyjąc wiarą można trzymać się młodo i puszczać się starą. I nie słuchać lekarzy ani mądrych osób. Rozpusta, owszem, szkodzi, ale w jak miły sposób. Doprawdy wprost się sama łza do oka ciśnie, gdy każą nam bronić się przed kobietami. Ach, te piersi jak jabłka, te usta jak wiśnie. I nie wolno, za dużo witamin. I co wtedy? Dwa wyjścia. Albo raz śmierć kozie, albo czekać i cała nadzieja w sklerozie. Słowem, musisz dożyć tej radosnej chwili, gdy całkiem zapomnisz, czego ci zabronili. Proszę Państwa, pierwsze utwory za nami, ale Pan Zdzisław pojawi się tu jeszcze wiele, wiele razy, a teraz przerwijmy to muzyką i zaprosimy Panią Elżbietę Bocianowską. Pani Bocianowska była przez długi czas w Paryżu, a więc La Vie en Rose zdaje się będzie też. Oj, przedtem walczyki będą. Sous les cieux de Paris s'envole une chanson. Elle ne donne aujourd'hui dans le cœur de garçon. Sous les cieux de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur s'est construit sur un orf pour eux. Sous le pont de Paris
un philosophe a dit deux musiciens, quelques badauds, puis le chant parmi eux. Sous les ciels de Paris, jusqu'à soir, on chante. L'hymne de peuple, le prix de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Qui me zapaname, tout peut s'arranger. Quelques rayons des ciels de te l'accorderont. De marinier, l'espoir fleurit, et je dis chaussi. Sous les cieux de Paris, jusqu'à soir, mon chante. L'humeur de peuple, le prix de sa vieille cité. Printemps chante en moi, Dominique. Le soleil se fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi et de cœur sur moi. De ton corps doux et chant. J'ai envie d'être aimé, Domino. Domino, Domino. Je pardonne toujours, mais reviens. Domino, Domino. Et je ne peux te dire plus rien. J'ai besoin de toi. Et tes mains sur moi. De ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Hein? I wszyscy ze mną śpiewać będą teraz. Palam, palam, palam. Il arrive en courant derrière moi. Et tout le monde. Me fait le coup dur, souviens-toi encore. Voilà. C'est un air qui me montre du doigt. Et je te rêve après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Cet air qui m'obsède jour et nuit. Cette heure n'est pas née aujourd'hui. Il vient de si loin que je viens. Traîné par 100 000 musiciens. Me montre du doigt et je te reine après moi comme une drôle de rêve. C'est elle qui sait tout par cœur. Bravo, bravo. Ale emocje, ale emocje, drodzy państwo. Ja myślę, że na tej sali na pewno jest ktoś, kto był w Paryżu między 1994 a 2013 rokiem w La Belle Époque, być może w kabarecie. Czy jest ktoś? Jest. Jarek z tyłu. No więc moi kochani państwo, ci co byli, to wiedzą jak było, a ci co nie byli, trudno, nie możemy powtórzyć. To se ne vrati, jak mówią nasi koledzy z południa, ale my za to mamy piosenkę. Zdzisiu, znowu dla ciebie. Nie płacz, kiedy odjadę, nie płacz. To te senewrati, batory senewrati, nic, ale my się spotkamy, kochamy. O. Quand tu me prends dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit de mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie.
je sans en moi, je dis j'en ai moi. Des nuits d'amour plus finies, et grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, les chagrins se fassent. À mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, ma chérie, pour la vie. Alors je sens en moi mon cœur qui jakie emocje. Bo będziemy płakać oboje. Naprawdę dziękuję z całego serca. Też muszę go ucałować, bo go wieki nie widziałam. Ja muszę coś dodać. Po 20 latach w domu. Eluniu, ja chciałbym jeszcze coś... Eluniu. Ela. Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć, że z Elą Bocianowską łączą mnie bardzo bliskie kontakty, to znaczy to jest osoba, dzięki której, można powiedzieć, zawdzięczam wiele, wiele pięknych chwil na Batorym, bo jest to moja mama, która mnie zaprotegowała na Batorego i Stenia Kozłowska. Czy Stenia jest? Nie ma Steniusi, to pewno chora jest. I proszę Państwa, przez 20 ostatnich lat prowadziła w Paryżu kabaret La Bohème. La Belle Époque! A, Belle Époque! La Belle Époque! Ale może być La Bohème ten sam okres. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, jak wspaniała jest Ela, to nawet Andrzej Błączyński dzisiaj przeszedł z siebie. Po prostu on tak pięknie grał, że Jezus Maria, serce mi robi. Bo nie tylko życie na różowo, ale życie na żywo. No właśnie. Dziękuję bardzo. Jestem zmuszony ostudzić troszeczkę nastroje, bo z tym Paryżem to nie jest tak... Zacytuję klasyka. Mówię wam i w Paryżu deszcz leje, łupie w krzyżu i z coraz większą wprawą tęskni się za Warszawą. Pani Bocianowska zatęskniła i przyjechała. No ale dobra, nasz koncert trwa dalej. A teraz, proszę Państwa, dla odmiany młodzieniec, który zafascynowany muzyką retro, piosenkami, Foga i nie tylko, gra, śpiewa, komponuje i prawdopodobnie będzie gościem na Forum Humanum Scenie Talentów. Zapraszam teraz pana Macieja Klocińskiego. Taki dzień to jest skarb, w takim dniu ma wszystko czar, nawet słońce dziś ma inny blask. Mów co chcesz, wszystko dam, dziś w zachwycie niemym trwam, bo
szczęśliwym chcę być chociaż raz. Dzisiaj każdy człowiek jest mi dziwnie bliski, nawet ten, co wrogiem moim był. Dzisiaj pragnę porwać w swe ramiona wszystkich i całować z wszystkich sił. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest, grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak, jeśli w życie iść, to tylko tak. Z dobrym sercem i z uśmiechem lic, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Gdy masz swój kąt i masz prowiant, masz prawo ze stagnacji kpić. Jak pragnę zdrowia, od dzisiaj wiem, jak trzeba żyć. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest, grunt się nie przejmować, mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Jakaż to piękna rzecz, gdy zmartwienia idą precz, gdy się nie zna smutków ani łez. Humor masz, werwę masz, uśmiechniętą jasną twarz, to prawdziwym szczęściem właśnie jest. Ale żeby być szczęśliwym i radosnym, jest potrzebne coś, malutkie coś, jakiś szczery uśmiech albo uśmiech wiosny, lub też, proszę Państwa, ktoś. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest, grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak, jeśli w życie iść, to tylko tak. Z dobrym sercem i z uśmiechem lic, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Gdy masz swój kąt i masz prowiant, masz prawo ze stagnacji kpić. Jak pragnę zdrowia, od dzisiaj wiem, jak trzeba żyć. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest, grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. A teraz będzie romans cygański. Ja specjalnie tu dla pana Zdzisława przygotowałem taki romans, bo wiem, że pan też wiele, wiele takich cygańskich romansów w swoim życiu prześpiewał. Полосо ж была влюбляться, полосо ж была любить. Задумала ту жениться, не стоило губить. Тай-на-ри-та, там-та-ри-та, там-та-ри-та-ри-та-ри-та, та-ри-дам-та-ри-дам-та-ри-та-ри-та, на-рай, на-рай, на-рай. Шунен, шунен, чаяле, шунен, сороки рава, а сой шунере кирене, не сома жемела чо. Ой, та-ри-дам, там-та-ри-дам, 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 та-ри-дам, там-там, там-та-ри-дай, на-рай, на-рай, на-рай. Soraki René, eh Roma, pesche terreno, robi, obi, obi, ah, oh, tai, lam, tari, dai, tai, lam, tari, dai, tai, lam, tari, dai, ai, ai, ai. Zamarozil, zaznabil, zna drugую pava lubil, oh, tai, lam, tari, dai, tai, lam, tari, dai, tai, lam, tari, dai, oh, tari! Thank you.
di tai na rai ta da di ta di tai ta di dam ta di dam ta di ta di tai na rai na rai na rai. Заморозил, зазнобил, знать другую полюбил. Тай-рам-тай-рай, тай-рам-тай-рай, тай-рам-тай-рай. Вот она! О, видно, что се подоба, что се подоба. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze dzisiaj zobaczymy, usłyszymy za chwilę. A teraz poproszę na scenę bardzo znaną Państwu osobę, pana Wojtka Dąbrowskiego. Prosimy. I teraz panowie razem zagracie. Prosimy. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Lata, zanim zaśpiewamy razem specjalnie dla ciebie, Zdzisiu, to chciałem ci złożyć takie serdeczne życzenia. Panna Zosia właśnie dzisiaj, rentgenowskie robiąc zdjęcie, zapytała pana Zdzisia, ile ma pan lat, pacjencie? 90, głosem słabym odpowiedział pannie Zosi. Niemożliwe, nie dałabym. To też nie śmiem pani prosić. Teraz specjalna dedykacja, piosenka z 1937 roku z filmu Szczęśliwa Trzynastka. Jerzy Petersburski komponował. To taka a propos dzisiejszej. A jako, że my razem z Maćkiem reprezentujemy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga, który ja mam przyjemność od 15 lat organizować, a Maciek się tam w 2013 roku objawił, zdobywając złoty liść retro, to wobec tego piosenkę retro dla ciebie specjalnie. Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był wart. Żalujemy tych dni, a po nocach się śni jedna prawda, a prawda ta brzmi, że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być, więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być, więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go, więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna, i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o tym myśl. I pamiętaj, pamiętaj od dziś, że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być, więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być, więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go, więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona mieszkała i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś,
i rozumiał zawartą w niej myśl, że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być, więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być, więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go, więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć 90 lat. Maciej Klociński. Dzisiaj jeszcze dla ciebie taki tekst mój, który chciałbym właśnie, żebyś w takiej dobrej formie, w takiej dobrej kondycji doczekał wieku bohaterów z tego wierszyka. W sercu dżungli ekspedycja naukowa napotkała raz tubylca, gdy polował. W internecie szybko się rozeszły wieści, że ma starzec lat około 130. W telewizji poruszenie, jest sensacja, chce z nim wywiad przeprowadzić każda stacja. Starzec chętnie by wystąpił w nowej roli, ale nie wiem, rzekł, czy ojciec mi pozwoli. Wszyscy w szoku. Jak to ojciec? Gdzie jest tata? Przecież człowiek ma już widać swoje lata. Tajemnica wyjaśniła się przypadkiem. Zaraz wróci. Jest na rybach z moim dziadkiem. Dziękujemy bardzo. Wojtek Dąbrowski to, proszę Państwa, jest w ogóle instytucja cała. Nie wiem, czy go wszyscy dobrze znają, ale chciałbym, żebyście poznali, bo to jest przede wszystkim poeta, który pisze tak wspaniałe wiersze i właściwie tka nam historię, tę prawdziwą historię, ale z takim przymrużeniem oka nieraz, że warto to poczytać. Jest taki tygodnik, który się nazywa Passa, tak? Na Ursynowie Wychodzący i tam zawsze od lat jest wiersz naprawdę najtrafniejszy, jaki można napisać o współczesnej historii Polski. Polecam. A teraz brawo, Wojtek Dąbrowski. Sekundę. Teraz chcę przedstawić ciebie z dziś, ale troszeczkę wstecz polecimy. Był Zdzisław na Stefanie Batorym. To nas łączy trochę, bo ja też razem z moim wspólnikiem pływaliśmy tym statkiem, a także na statkach radzieckich, ale nawet na rejsach, na których był Zdzisław, prawdopodobnie też się mijaliśmy, tylko ja byłem z ramienia Orbisu, a Zdzisław Słowiński z ramienia Estrady. I tu jest taki mały fragment tego Batorego. Fragment dotyczy piosenki, która przeszła do historii i kultury. Tomasz, ach powiedz, co ty Tomasz, wykonywanej przez Ludwika Sempolińskiego, z którym to Zdzisław Słowiński był przez jakiś czas podobno w jednej garderobie. Było się od kogo uczyć, ale zobaczcie Państwo teraz, jaki to jest kunszt wykonania Zdzisława Słowińskiego. Film może nie jest taki dobry, bo to już dawne, dawne lata, ale liczy się ta treść i wykonanie. Proszę bardzo. Przed wami o czoła, ale czołem nikt nie wie nic. Ja nie wiem sam, skąd się w ogóle wziąłem. W Warszawie, Warszawie, gdzie tylko się pojawię, od razu z rozkazu wołają wszyscy mnie. Tak. Tomasz, ach powiedz, skąd ty Tomasz.
piękny, kto by może nie? Tomasz, a Tomasz, ty wszystko komierfomasz, choć znamy mężczyzn cały chłop, ty jesteś jak biały krok. Tomasz, a Tomasz, a powiedz skąd ty Tomasz? Tomasz, to Tomasz, a chyba młody. W miłości jestem, że tak powiem, jak królewski marsz. Mężatki, panny, piękna pleć, to wszystko dobra nasza. Kobietki, ląduki, brunetki i szatynki szaleją, wołają i krzyczą wszędzie tak. Tomasz, tak Tomasz, a powiedz skąd ty Tomasz i skąd u ciebie taki dzień, a wolno by zazdrości pęk. Tomasz, a Tomasz, kochanek pewnie z Tomasz. Tak, 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 Tomasz, ach Tomasz, ty wszystko komil Tomasz, choć znamy mężczyzn cały chłop, ty jeden jesteś biały klub. Tomasz, ach Tomasz, powiedz skąd ty Tomasz. Tomasz, to co masz na piękną wodę? Nie jestem egoistą, więc zeszłego roku w lecie uległem i oddałem się w małżeńskim tet-a-tecie. Gdy żona ujrzała poemat mego ciała, jak stała, zemdlała ze śmiechu, sznurząc się. O, płakasz, gdzie ty Tomasz? Gdzie podział się twój cały wdzięk? A wolno by ze śmiechu Tomasz, ach Tomasz, jak nazwać mam to Tomasz? Powiedz mi, w kogoś wrodził się, bo w ojca chyba nie. Choć znałam mężczyzn cały huk, myślałam, że jest biały kruk. Tomasz! Ach, Tomasz! Pokaż, gdzie to Tomasz? Tomasz! To co masz? Powinien mieć twój brzuch. Proszę Państwa, tradycją naszych wieczorów, takich poświęconych artystom, jest to, że piszemy im zawsze na tę okazję piosenkę. Jaki pastisz wybieramy? No i teraz też tak mi trudno było, ale w końcu, przedwczoraj... Wczoraj skończyłeś pisać. Walnąłem sobie wieczorem i napisałem taki tekst, który teraz... Z Ireną zaśpiewamy, ale... Spróbujemy zaśpiewać, spróbujemy, bo to nie jest takie... Nie takie proste. Się na pamięć, nie umiemy, tak? Nie. Ale ja muszę... w moją stronę. Nie, to ja się nie mieszczę. A. Mówisz zawsze, że to ja się nie mieszczę, mam schudnąć. Tak, ale troszkę się odsuń. Bo ty będziesz przemawiał, a ja będę śpiewała. Dobrze, dobrze, tak. Proszę Państwa, dzisiaj była próba, tam 5 minut, ale co nam wyjdzie, to nie wiem, no, ale zobaczymy. W każdym razie, Zdzisiu, to jest dla ciebie. Z całego serca, nawet bez talentu, ale z całego serca. To ja na imię. Proszę Państwa, mamy dzisiaj wielkie święto. Wszystkie miejsca już zajęto. Zaraz się rozpocznie wielka gala i niech się nie obzędzala nikt. Dziś z Zdzisio to jest dla nas wszystko, bo Słowiński to nazwisko. Dziś z Zdzisio w garniturze
oraz w tiulach. Po nim artystyczna dziura jest. Dziś ma już 90. Promienna mina, a jak się trzyma, muskuły to ma raczej wątłe, lecz jak sprężyna rusza się, więc czcimy dzisiaj świętość dzisia i wyściskamy go na misia. Z dzisia koledzy witają dziś, starych artystów wita już dziś, bo czar ich sztuki nie przeminie, rzeczywisty kusz artysty, a gdy Płonczyński przy pianinie zachwyt nie minie nigdy już. A pamięć ma, o kurde molo, że mu się teksty nie dzyndzolą. A jaki styl ma, no i szyk. Takiego szyku już nie ma nikt. Bo dziś da nam znać, kto tu artysta ma mać. I ludu da się słyszeć zew, i gruchnie śpiew. Dziś ma już 90, promienna mina, a jak się trzyma, muskuły to ma raczej wątłe, lecz jak sprężyna trzyma się, bo Dymsza był i Sempoliński, ich mit znowu nam się przyśni. Dziś zna ich każde numero, a nam przypomni, jak to szło. No powiedz Zdzisiu, gdzie ty Tomasz? Czy chociaż Tomasz, co miał Tomasz? A jak nazywać to co Tomasz? Zdzisiu, to co masz? Powinien mieć twój wróg. Proszę państwa, 90 to już rzadko bywa. Ten nasz dziś się tutaj zgrywa. Życie z dzisiaj to nie jest żadna męka, ale ze śmiechu pęka wciąż. I co powie, to jest krotochwila, która życie nam umila. Z dzisio, proszę państwa, to błękitna krew arystokracji, ziew i mąż. Dziś ma już 90, promienna mina, a jak się trzyma, muskuły to ma raczej wątłe, lecz jak sprężyna rusza się, bo dziś w teatrach i estradach, gdy wy byliście w becikach, on już Szekspirem na scenie gadał. Ach, ten czas umyka nam. Więc teraz hajda dolce vita, najczysta, oczysta, no i wiek nikt się już nie pyta, niech życie trwa, żebyśmy dzisiaj mieli dla zdzisia uśmiechów, żartów, czułości w brud, i żeby mu krzyknęła jakaś Krysia. Zdzisio, życie artysty to cud. Dziś ma już 90, promienna mina, jak się trzyma, muskuły to ma raczej wątłe, jak sprężyna rusza się.
no dosyć tych naszych wariacji, przepraszamy Państwa. Co źle, to nie my, bo my nie artyści, więc nie strzelać do artystu, nie strzelać. Mógłbyś, proszę. Ja nie wiedziałem, że nasz szef ma takie zdolności tancerza, a tak zawsze zazdrościłem siostrą Kessler i żałuję, że takiego nie było męskiego duetu. A teraz wracamy do Zdzisia. Koniec świata. Jerzy Jurandot, stary kawaler. To ty. To ja? Tak. Znaczy, no tak, ty. Gdy widzę te wszystkie małżeńskie radości, rozwody, dramaty, histerie, zazdrości, sam z siebie wychodzę, ustawiam się w szpaler i hołd sobie składam, żeby stary kawaler. Bo jak się popadło już raz w takie stadło, to potem zapuścino, to potem przepadło. Kiedy kto kawaler, to maleńskie życie. W nocy idzie na zabawę, wracasz o świcie. Z dziewczętami żarty, z koleżkami w karty. Jak świat długi i szeroki, przenot nim potwarty. Póki kto kawaler, wolny i bogaty. I dopiero jaka zmiana, kiedy żon żonaty. Nic już, nic, 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 tylko dom, żona, dom, żona, dom, dom, żona, dom, żona, dom, żona, 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 dom, 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 dzień, dzień, los, 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 nic, nic, tylko dom, żona, dom, syn, syn, córka, córka, syn, syn, jeden, drugi, trzeci, żona, dom, dzieci, dom, żona, dom, żona, dzieci, dom, dom, dom. Ty sam tego chciałeś, Grzegorzu, bym dał. A ja się nie dałem i mnie się udało. Nie powiem, zdarzało się trafić na babkę, co miałaby chrapkę, bym wpadł w tę pułapkę. I nawet nie powiem, bywało przyjemnie, lecz ja zawsze w porę dziękuję, beze mnie. Za dobrze znam różne małżeńskie historie i mam, szczerze mówiąc, po prostu cykorię. Więc inni faceci wsiąkali jak dzieci, a ja się dziadałem i jakoś mi leci. Czy późno, czy wcale nie wrócę do domu, nie muszę się z tego tłumaczyć nikomu. Czy gdzieś kartograjstwo, czy gdzieś popijocha, mnie nikt nie zabroni z tej racji, że kocham. Jak chcę na czczopale, raz sprzątnę. Raz wcale. Z brudnymi butami na łóżko się wale. Mąż każdy by na to usłyszał dopiero. A ja się nie dałem, a ja śmierć frajerom. Kiedy kawaler, nikt się z nim nie kłóci. Gdzie on idzie, po co idzie i o której wróci. Kiedy kawaler, nikt jego nie łaje. Czy zarabia mniej, czy więcej i na co wydaje. Nikt jemu pieniędzy nie liczy w kieszeni. I dopiero jaka zmiana, kiedy się ożeni. Nic już, nic, 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 tylko dom, żona, dom, daj, 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 żona, dom, żona, dom, żona, dom, dawaj, 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 daj, 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 dzień, 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 noc, 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 nic, nic, tylko daj, daj, dawaj, na żonę daj, na dzieci daj, na buty daj, na dom daj, na komorne daj, na kino daj, na gaz daj, coraz daj, żona, dom, dzieci, dom, żona, dzieci, dom, dom, daj. Kiedy to kawaler znikąd nie doceni, jak kawaler robi dobrze, aż się nie ożeni. A jak się ożeni, no to sami wiecie, co mu z tego, że doceni, jak za późno przecie. A jak ja to pragnę wyjawić młodzieży, każdy by się tylko żenił, a mnie nikt nie wierzy. I chodzę spokojny i tylko się patrzę, jak z trybun na meczu, jak z krzeseł w teatrze. Jak męczy się z sobą osoba najmilsza, z najdroższą osobą. Lecz kiedy tak myślę, coś czasem mnie kolnie. Że jeśli tak wszyscy, i to dobrowolnie, widocznie im jednak opłaca się jakoś. A
a ja się nie dałem od prajerski psiakością. Dobrze, dobrze. To dziwne, że w historii z plotach tak mało mówi się o kotach. A przecież to domowe zwierzę ogromny udział w życiu bierze. I często się zdarzają draki wynikłe właśnie przez kociaki. Że temat ten wciąż w mroku tonie, więc kilka słów o kocim gronie. Są koty, są kociaki, kokoty są i kotki. Są i cicie, koty drogie, koty tanie, koty miłe, koty drania. Są kocury, są i kicie, koty, które naciągają te, co biorą, a nie dają. Koty duże, koty małe, są i koty malowane, są tlenione, parnowane. Koty rude, koty białe. Koty dobre, koty złe, czyste, brudne itd. Koty w butach były także. W pantoflach są też, a jakże. Tu nieważny wiek, uroda. Każda kotka, taka moda. Często nawet baba grzmot mówi czule, ja twój kot. Choć wygląda taka dama raczej na hipopotama. Dla mężatki mąż jest kotem, lwem, tygrysem, osłem potem. Dla mężczyzny dziewczę kotką, zawsze drogą, rzadko słodką. Różne są o kotach bajki, arzy, palą fajki. I to nie jest żadnym cudem, że dziś koty piją wódę. A najlepszy z ich przysmaków jest chaboszczak zamiast ptaków. Koci teren dachy, ploty. W łóżkach także rządzą koty. Mówić także w marcu koty, a my... W maju. Nie mówiąc już o takich zwrotach, że Ala też ma kota. Jest przysłowie złe kocury, co pilnują jednej dziury. I dlatego co do kotek krąży w świecie wiele plotek. Jeśli kogoś coś uroczy, zawsze winne kocie oczy. Gdy ktoś inny złamie nogę, to mu kot przeleciał drogę. Czy na wozie, czy pod, zawsze winien jakiś kot. I z tych względów nie dziwota. Każdy ma jakiegoś kota. I najważniejsze, nawet prezes nie dziwota słynie z tego, że ma kota. Szanowni Państwo, wśród nas jest, nawet widzę w pierwszym rzędzie, była prima donna operetki warszawskiej, pani Elżbieta Rylgórska, która zadeklarowała się twórczością literacką. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Zdzisiu. Bardzo, dziękuję Ci bardzo. No, ja się bardzo cieszę, że mogę dzisiaj z Tobą tutaj być na tej scenie, przynajmniej przez chwilę, zwłaszcza, że bywaliśmy długo, długo razem na scenie. A dzisiaj mam dla ciebie taki wierszyk, krótki, choć pełen o żaru, poemat, na Zdzisia S temat. Ten to ma zdrowie, każdy to powie, kto widział, jak mazurka tańczy Zdziś w Ożarowie. Jak w życiu, tak na scenie, wspomnienie nie minie, gdy się go podziwiało w dobranoc Bettinie. Opatrzność dała Zdzisiowi niezwykły wprost dar, sympatię mu zyskuje osobisty czar. I wierzyć się nie chce, że estrady kwiat skończył już 30 plus 60 lat. Nadal w świetnej formie z ludźmi za pan brat, serdeczny i szarmancki, takim zna go świat. Niech twa aura Zdzisiu i nam się udziela, zdrowia i radości w życiu życzy,
Rylgórska Ela. No i czas na gwiazdy. Wczoraj księżyc nam zaszedł za ziemię, a dzisiaj gwiazdy się wyłaniają. Danusia Stankiewicz w dwóch utworach kolorowych. Bardzo proszę. Oczywiście żartuję, żartuję. Mam przez te swoje prawie 40, dziękuję ci bardzo kolego, przez prawie 40 lat nauczyłam się pokory, także absolutnie. Mili państwo, ja się czuję ogromnie zaszczycona, że zostałam zaproszona na dzisiejsze spotkanie ze Zdzisławem. Z dwóch powodów, kiedy zaczynałam pracę swoją w podwieczorku przy mikrofonie, z tym oto wspaniałym człowiekiem miałam przyjemność przez wiele lat występować i czułam się ogromnie zaszczycona. I pierwszy mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych był właśnie ze Zdzisławem. Czasami się spotykamy, bo niedaleko o siebie mieszkamy. Zdzisław, jesteś po prostu wspaniałym, cudownym człowiekiem, którego ubóstwiam. Oczywiście na pamiątkę ci daję jedną z moich ostatnich płyt, Nie płacz, kiedy odjadę, ale tu sobie położysz, nie, tu na razie położysz. I ja pierwszą piosenkę, chociaż raz w życiu, którą śpiewałam z tyloma wspaniałymi osobami, chciałabym razem z tobą zaśpiewać. Niewiele tam słów jest. Popatrz tam, zobacz, wszyscy dla ciebie przyszli. Bardzo proszę. Zdzisiu, razem po tylu latach mam wreszcie okazję. Jest taki jeden piękny pan, którego dosyć długo znam. Niestety tylko z telewizji. W programach występuje stół, słodycze płyną z jego ust. Już tyle razy mi się przyśnił. I oto dzisiaj, co za traf, udałam się na wernisaż, gdzie on się zjawił osobiście. Zatrzymał na mnie dłużej wzrok, ale z nim było jakieś dno. Taka modelka, byle co. A wernisaż, ach, co za pejzaż i jaki akt. To Paryż wiosną, każdy wie, a tam Wenecja tonie w mgle. A w wernisażach, wernisaż, tu każdy się na sztuce zna. Dokoła high life i bon ton, a mnie obchodzi tylko on. Nie ruszaj się teraz. Oglądam go od stóp do głów, ma taki redaktorski luz i buty marki Salamandra. Na próżno ten kobiecy tłum otacza go jak paspartu. Moja nadzieja jest uparta. Na tej wystawie to jest błąd, nie ma obrazu ja i on. Gdzie ta miłosna telepatia? Jak spojrzy na mnie drugi raz, to chyba dam mu jakiś znak, żeby zrozumiał, że to ja. Idziemy. A w wernisażach, wernisaż, kłaniamy się. Ach, co za pejzaż, jaki akt. To Paryż wiosną, każdy wie, a tam Wenecja tonie w mgle. A w wernisażach, tu każdy się na sztuce zna. Dokoła high life i bon ton, a mnie obchodzi tylko on. Zaśpiewamy z Zdzisiu teraz razem. Na naj, na naj, na 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 naj, na naj, na naj, na 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 naj. Na la 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 la. Na naj, na naj, na 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 naj, na naj, na naj, na 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 naj. Na naj, na naj, na 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 naj, na naj, na naj, na 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 naj.
I jak spojrzy na mnie drugi raz, to chyba dam mu jakiś znak, żeby zrozumiał, że to ja. Ach, wernisaż, ach, wernisaż, ach, co za pejzaż, jaki akt, to Paryż wiosną, każdy wie, a tam Wenecja tonie w mgle. Ach, wernisaż, ach, wernisaż, tu każdy się na sztuce zna. Dokoła highlife i bon ton, a mnie obchodzi tylko on. Ach, wernisaż, ach, wernisaż, ach, co za pejzaż, jaki akt, to Paryż wiosną, każdy wie, a tam Wenecja tonie w mgle. Ach, wernisaż, ach, wernisaż, tu każdy się na sztuce zna. Dokoła highlife i bon ton. Dziś ukłaniamy się nisko, nisko, nisko i będziemy mieli dłużej zawsze oklaski. O, chodź, 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 Dzisiu. Spokojnie, spokojnie. Ale im wolniej będziesz to robić, to będziesz miał dłużej oklaski. No. O. Mili Państwo, i to jest dla mnie historyczny moment. Kocham Cię. Brawo, brawo. A? Och, tak, Tom Jones, jesteś dla mnie moim Tomem Jonesem. Och, dziękuję Ci. Siadaj, siadaj, siadaj. Muszę dbać o Twoją kondycję. Bo dla Ciebie druga piosenka też. O Jezus Maria. Pomiędzy mych nut stronicami z warszawskich dni wspomnienie. Róża, którą z uśmiechem dostałam, miły od Ciebie. Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy Tobie. Nie płacz, kiedy odjadę, zostawię Ci tę, dziękuję, piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile. I słowa cicho szeptane tylko Tobie jedyny. Ti amo, to znaczy kocham. Ti bacio, całuję Ciebie, gdy jestem z Tobą kochany. Tak dobrze mi jest jak w niebie, chociaż będę daleko, wrócę miłości śladem, więc zanuć naszą melodię i nie płacz, kiedy odjadę. Piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile i słowa cicho szeptane tylko Tobie jedyny. Ti amo, to znaczy kocham. Ti bacio,
całuję ciebie, gdy jestem z tobą kochany. Tak dobrze mi jest jak w niebie, chociaż będę daleko, wrócę miłości śladem, więc zanuć naszą melodię. I nie płacz, kiedy odjadę. Tak to u nas już jest, że czasem, kiedy nie mamy możliwości zaprosić, bo nie chcą przyjechać do nas i wystąpić artyści, to mamy osobę, która nam zastępuje wszystkich. I wtedy dzwonimy i przyjeżdża i mamy cały przekrój. Proszę Państwa, przed Państwem. No kto? Nie. Dyszak, bardzo prosimy. Andrzej Dyszak, zapraszamy na scenę. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo gorąco, mało gorąco, witam niezwykle duszno, drodzy Państwo, no a przede wszystkim witam naszego jubilata Zdzisława Słowińskiego. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, w ten sposób zapewne Lucjan Kedryński przywitałby Państwa, jak również przede wszystkim naszego jubilata dzisiaj. No ale niestety ja będę się już musiał w tej chwili troszczyć o to, aby kolejni wykonawcy, którzy pojawią się na estradzie, we właściwy sposób zostali zapowiedziani. W związku z tym informuję, że za chwileczkę na naszej estradzie z głębokim ukłonem dla naszego jubilata piosenkarz, który przywita się niejako również hymnem na cześć swego przyjaciela Gorana Bregovicia, może jeszcze dośpiewa piosenkę, o której można powiedzieć, drodzy Państwo, piosenka zatytułowana Byle było tak. No, miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. Drodzy Państwo, Krzysztof Krawczyk. Mój przyjacielu Bregoviciu, dałeś mi wszystko, o czym marzyć wprost nie śmiałem. A twój przybój będę śpiewał aż po grób. Jestem oddany ci sercem całym, twoją piosenką znów poderwałem swą własną żonę na kolejny piękny ślub. Śpiewam bez przerwy, wszędzie i wiele, w radiu, reklamach, nawet w kościele, choć mi co nieco zaczął już przeszkadzać brzuch. By było tak, bym wreszcie przestał tyć. Trochę mi nie w smak, bo kocham jeść i pić. Byleby wytrzymać tylko napór lat. A teraz kończę już, bo coś bym zjadł. Ta budy buda, ta budy, a miam, 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 a. Proszę Państwa, drogi jubilacie, piosenkarka, o której już tyle powiedziano, tyle napisano, że ja ograniczę się po prostu do dwóch słów. Hanna Banaszak.
jako kobietka do tej pory nie wyżyta. Mam chęć swój los we własne ręce wreszcie wziąć. Nigdy o zgodę swego męża się nie pytam, bo krew nie woda, jestem młoda bądź co bądź. Mam ochotę, więc jak z koleżanek żadna, w tajemnicy zdradzić wszystkim sekret mój. Jestem bardzo ładna i do tego zgrodna, a więc fanów wokół mnie po prostu rój. Nie ma we mnie nienawiści i zazdrości, to babki wciąż zazdroszczą mi. Kobiecości, seksu, nóg i namiętności, ja się nie chwalę i wybaczam im. Moje piosenki piękną, wzruszam się w nich pierwcze. Od lat wytrwale śpiewam wspaniale, a mimo to się nigdy nie chwalę i na konkurencję gwiżdżę. Państwa, Krzysztof Krawczyk rozpoczynał swą karierę w zespole Trubadurzy, natomiast w zespole Wały Jagiellońskie Rudy Schubert. Jestem Rudy, lubiany i znany, w telewizorze swój wielki miałem show. To śpiewające były dwa fortepiany. Córko rybaka, dla ciebie śpiewałem tam. Córko rybaka, dziewczyno z ikrą. Ile już lat podrywam cię, rybko. Innych nie pragnę, skarbienie wąski, bo cię uwielbiam, niedokarmiony Wał Jagielloński. Córko rybaka. Proszę państwa, za chwileczkę na estradzie, no, piosenkarz, solista, właściwie trudno mi powiedzieć, kogo wymienić, czy zespół, czy solistę, może zrobię to po prostu łącznie. Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Trzeba dwojga, tu się liczy wdzięczny ruch oraz temperament w nogach, kiedy lgnie do brzucha brzuch. Choć do tanga trzeba dwojga, Polak inny zwyczaj ma, kiedy przyśni mu się gołda, idzie w tango, ale sam. Kiedy tańczy tango z flamą, czuje rozkosz kilka chwil. A jak sam się puści w tango, rozkoszuje się kilka dni. Oda, oda. Drodzy państwo, i za chwileczkę na naszej estradzie pojawi się piosenkarka. Piosenkarka, proszę państwa, no, również wiele powiedziano, wiele napisano.
Można spuentować również tę wykonawczynię, ale to puenta, myślę, że będzie bardziej właściwa na zakończenie jej występu. Pytanie, gdzie podziała się dawna Marylka? Po prostu dawna Marylka to dzisiejsza Maryla Rodowicz. A teraz będzie piosenka o mnie dla was, o mnie dla was. A! Ja się stroję, moja gitara nie zawsze. A! Oto stoi przed wami Marylka, już od lat melomanów pupilka. Chłopcy jak smreki, żywe srebro estrad, to po prostu golec orkiestra. Zazdrością na was tu patrzę, bo dawno nie byłem w teatrze. Wciąż pracujemy jak mrówki z milówki. Gdy widzę dziewicę, to kwicę, a żona mnie wtedy w obliczy. Za karę mówi mi, przez tydzień nie dom ci, więc chodzę głodny i zły. Nasz zespół nie chwali się wcale, jesteśmy po prostu górale. Niezwykle przytomne dwie główki z milówki. Łajdana bylimy też w Stanach, Polonia jest w noc zakochana. I wszyscy cieszą się, i wszyscy cieszą się, że golców też mieli USA. Żal, żal. Chyba pójdę coś wytrąbić. Proszę państwa, kolejny wykonawca, no tutaj drobny problem, otrzymał przed dwoma dniami nowy tekst do swej już co nieco starej piosenki. I w związku z tym prawdopodobnie będzie się wspomagał tym nowym tekstem. Jest niezwykle popularnym wykonawcą. Proszę państwa, no co można by jeszcze dopowiedzieć? Ograniczę się również i tym razem do dwóch słów. A więc zgadnijmy sobie sami. Odgadnijmy sami. Hej! Mazurka, jak się bawimy? Ha! Rączki w górę! Choć nut nie znam, mam talent i jest to dowiedziane. A jak ktoś mnie kiedyś sparodiuje, dam mu w pysk. Moje oczy te... Dziękuję pięknie, proszę państwa. No, to była oczywiście premiera nowej piosenki, znaczy w nowym wydaniu. A w tej chwili piosenkarz, który, proszę państwa, tutaj pojawia się z najlepszymi życzeniami. Piosenkarz, który w tej chwili, przed kilkoma dniami, wszedł w swoje 80-lecie, ale kiedy dowiedział się, że nasz przyjaciel Zdzisław Słowiński obchodzi swoje 90-lecie, postanowił przybyć i wręczyć mu przede wszystkim ten oto prezent. Proszę, proszę, przekaż tam. A ten Vital Doppelherz
przesyła tobie, Zdzisławie, Karel Gott. Pani, a pani, wiem jak serusi dział. Ja tyknu duszy jem lady karnewał. Jak dysi pana miała im wdobano hał. Dzieć w sercu chowam jem lady karnewał. Deine Augen wie versprechen so viel. Dabei weiß ich, das ist alles nur Spiel. Rote Rosen, rote Wein, ein paar Tage glücklich sein, nur mit dir, ganz allein. La 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 la, spiewamy. Sha la 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 li. A dzieć w sercu chowam jem lady karnewał. Taki dyszak, to się nigdy nie zadyszy. Pani Ewa Makomaska, aktorka Teatru Polskiego, absolwentka Łódzkiej Szkoły Teatralnej Filmowej, tak? Odtwórczyni wielu, wielu wspaniałych ról, między innymi medal czy jakaś wielka nagroda za pokojówki Żeneta, tak? To było dawno, ale dzisiaj, szanowny jubilacie, drogi panie Zdzisławie, w upominku dwie piosenki. Jedna stara, przedwojenna, z repertuaru Hanki Ordonówny, a druga to niespodzianka. Uliczkę znam w Barcelonie, pachnącą kwiatem jabłoni. Bardzo lubię chodzić po niej, gdy mnie już znuży śródmieścia gwar. Tam kroki własne me słyszę i wiatr jak liście mi kołysze. Zresztą nic nie mąci ciszy uliczki mojej, w tem tkwi jej czar. Boże, jakie dawne to czasy, kiedym tu codziennie przychodziła, by się spotkać w tajemnicy, gdzieś za rogiem tej ulicy, z pierwszym panem moich snów. Tylko jabłoń to widziała, ilem się nacałowała, nie żałując czułych słów. Bo kochałam jak już nigdy potem, całym sercem i całej duszy mocą, radością wiosny i młodych lat polotem. Le-
lecz niestety wszystko ma kres. Dziś przychodzę po wspomnienia dawne, pod tę jabłoń, co szumem swym mówi, że przeżyłam w jej cieniu chwil pięknych tak wiele, że dzisiaj nie szkoda łez. I dziś ta myśl mnie nie smuci, że mnie mój miły porzucił, bo ciągle marzę, że wróci odwiedzić znowu ten cichy kąt. I dziś na wczoraj się zmienia, gdy tylko je opromienia. W chwilach słodkiego marzenia tak wiele wspomnień zabranych stąd. A teraz, proszę Państwa, ballada o Sinobrodej i jej siedmiu mężach. Ta piosenka autorstwa Andy Kiczman pochodzi z mojego spektaklu, który mogą Państwo zobaczyć w Teatrze Polskim. Na starym mieście, na szóstym piętrze mieszka niewiasta wszelakich cnót. Jak brylant świeci serca jej wnętrze, lecz sinobrodą zowie ją lud. Bo siedmiu mężów ta nieszczęśnica w szybkim to czasie popchnęła w grób. Wkrótce po ślubie bladły im lica i w dwa tygodnie każdy był trup. O, ta sinobroda to upiór, szczyga i wamp. Pierwszemu z mężów dała nawet placek ze serem, dzieło swych rąk. On zjadł kawałek, krzyknął urety i zszedł biedaczek wśród strasznych mąk. Drugiego zaś w uścisku zdusiła, gdy w szale pragnień upadła nań. Bo 140 kilo ważyła ta najzacniejsza ze wszystkich dam. O, ta sinobroda to upiór, szczyga i wamp. Trzeciemu na fortepianie grała, słuchał biedaczek, robił co mógł. Lecz gdy mu tuskie rozdość śpiewała, to nie wytrzymał, szóstego piętra skoczył na próg. Czwartemu z wełny w różowy żółcik robiła sweter i jeszcze coś. On nie uważał, usiadł na drucik i przebił sobie serce na wskroś. O, ta sinobroda to upiór, szczyga i wamp. Piąty złej famie, chcąc dać precedens, polubił czystą i likier z róż. Dostał biedaczek delirium credens i dziś aniołkiem jest w niebie już. Szósty się w wannie utopił pono, a siódmy wysech jak suchy wiór. Tak widać siedmiu było sądzone umrzeć z miłości, mourir d'amour. O, ta sinobroda to upiór, szczyga i wamp. Na stare miasto przechodniu drogi nie chodź, gdy pragniesz choć trochę żyć. Byś się nie spotkał straszną niewiastą, bo co dziś nie jest, to może być. Gdy o północy koło fukiera usłyszysz jakiś ponury czas, wiedz, że to siedmiu mężów się zbiera, by jako duchy ostrzegać was.
dziś powiedział, że docałuje panią trochę później, bo teraz za krótko było. Także proszę mu się poddać w czasie przerwy. Chciałem powiedzieć, że trochę się program przedłuża, ale to nic, my zawsze mamy jakąś taką radę na to. Skracamy przerwę wtedy i wszystko jest dobrze. Także mieścimy się ogólnie w 7-8 godzinach. Szczególnie, że na przerwie będzie wino, bo sympozjon, to co tutaj się wyświetla, to po grecku to jest picie wina. Także zapraszam na to wino, ale jeszcze muszą państwo wytrzymać dwóch artystów. Jeden to pan Wojciech Wiliński, ale panie Wojciechu, chciałem coś powiedzieć, bo ja jak byłem młody, bo ja też byłem młody, chodziłem do Syreny, do Buffo i właśnie pan Wojciech Wiliński jest aktorem, który tam, nie wiem, 30 lat pewno w tej Syrenie przesiedział albo lepiej. Zawsze jak się chodziło do Syreny, to na pewno się trafiało na jego występy, skecze, piosenki i tak dalej. Dzisiaj też państwa uraczy jednym takim utworem, ale muszę powiedzieć o mojej jakiejś takiej sympatii i takiej miłości niesamowitej do tej sztuki, która była jakąś odrębną dziedziną, która właśnie teraz jest reprezentowana w dużej części na tej estradzie za sprawą pana Słowińskiego dzisiaj, ale nie tylko. Jeszcze w drugiej części artyści się pojawią, zobaczycie państwo, jaki to jest czar tej piosenki, która była tam właśnie reprezentowana przez takich mistrzów jak właśnie Dymsza, Olsza, Jankowski, Bielicka, Kwiatkowska, Wiliński i tak dalej, i tak dalej. Był zawsze obecny tam tak zwany szmonces. Ta sztuka, która była no, taką satyryczną zawsze, bazowała na tym akcencie żydowskim, który był bardzo dla nas taki komediowy zawsze. Niepostrzegani byli Żydzi pejoratywnie, wręcz przeciwnie. Nabieraliśmy do nich wielkiej miłości przez te utwory. Teraz troszkę się boimy cośkolwiek powiedzieć, nawet się boimy powiedzieć słowa Żyd, żeby to nie było źle postrzegane. Proszę państwa, ja się wtrącę. Najpiękniejszą definicję szmoncesu dał nam Marian Hemar. Cóż to jest, kiedy jeden Żyd za pieniądze drugiego Żyda śmieje się z trzeciego Żyda? Znakomicie. A nie odmówię sobie teraz takiej przyjemności, żeby powiedzieć taki mały dowcip, który w młodości znałem jako jeden z dwóch, którym bawiłem wszystkie dziewczyny oczywiście dookoła. Znaczy tych wszystkich to była jedna, no. Przychodzi pijany do filharmonii i siada w pierwszym rzędzie, trąca tego, mówi, co to jest takie czarne to stoi. Fortepian, proszę pana, cicho, teraz koncert jest, a takie białe, czarne, co to jest? Klawiatura, proszę pana, ale niech pan nie przeszkadza w tej chwili. Klawiatura, czego ta klawiatura? Z kości słoniowej, proszę pana, ale niech pan cicho będzie, teraz koncert jest. Z kości słoniowej, ta klawiatura, a ten facet zachwalił tą klawiaturę. Artur Rubinstein, proszę pana, no koncert jest. Artur Rubinstein, klawiatura z kości słoniowej. Patrz pan, panie, co te Żydy ze słoniami wyprawiają. Pan Wojciech Wiliński, proszę bardzo. Spartańska skromność dla mężczyzny jest ozdobą. Filozof Schopenhauer tak rzekł, czy któryś tam. Więc jak czasem zastanawiam się nad sobą, to podziwiam, jaki skromny jestem sam. Ja się nie drapię, się nie wspinam nad poziomu. Ja nie zazdraszczam się z innymi, co do mieć. Niech inny prosie i łososie żre w swym domu. A mnie wystarczy trochę farfelach i śledź. Ja może też bym wolał pić, podpuszczać pasa, od braci Hirschfeld jeść sałatkę z ananasa. No ale trudno, trza to życie brać, żeby wiedzieć, czym nie stać. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z tę zasadę spać się kładę, co się tyczy moje ja. Może być, że bardzo lubię jadać stek w myśliwskim klubie, ale chętnie jem potrawy, które Malcia we mnie pcha. Wiem, że lepsza pieczeń z wieprza, dobra gąska nie jest zła.
jest potrawa, już podawa. Wszystko jedno, ta czy ta, czy sędziwa trochę rybka, czy to klops z gęsiego pipka. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie jestem Wenus, João Don czy Casanova. Przeciętny człowiek bez pretensji co do wdzięk. Lecz na ulicy mnie bez przerwy lata głowa. Na widok kobiet ja przeżywam istnych męk. Jak one chodzą, jedne w futrze, drugie w palcie. Te nóżki, buźki, pan zachwycasz się co krok. A w domu Malcia, pan już w myślach widzi Malcie. Na moje wrogi bez uroku taki rok. Ja może też bym chciał romansik mieć na boku. Być Desdemonem, Dulcynejem, ujdę w tłoku. No ale trudno, trza to życie brać. Żeby wiedzieć, czy mnie stać. Bo jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z tę zasadę spać się kładę. Przy mnie leży Malcia ma. Może w gruncie rzeczy wolę Grete Garbo, Negri Pole, ale biorę o tę porę nawet to, co Malcia da. Wiem, że nie jest amecyje, że to nie jest, co bym pragł. Już nie mówię co do ilość, wręcz przeciwnie, co do smak. Co mam zrobić? No przecież widzę. Jeszcze sobie sam obrzydzę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się... O! Szanowni Państwo, przychodzi do lekarza pan Gold, mówi: panie doktorze, psst, widzi pan, ja mam psst, taki psst, ptik straszny, psst, mnie to ogromnie psst, w życiu psst przeszkadza i w pracy psst zawodowej, i w życiu psst osobistym, bo wie pan, mamy zebranie w pracy, ja chcę coś psst powiedzieć, wszyscy się psst ze mnie śmieją. Poza tym mam, wie pan, psst narzeczoną, jak jej na ucho coś szepczę, to psst, ona, no słyszy pan, też psst umiera ze śmiechu, psst, błagam, niech pan mi coś z tym zrobi, psst. Ten lekarz mówi: panie Gold, no jakby tu panu powiedzieć, ja wie pan, ja nie bardzo wiem, co z tym robić. Ja nie stykałem się z takimi przypadkami jak pański. Ja pracuję tu pierwszy rok po studiach. Ja jestem tak zwanym lekarzem rezydentem. No ale wie pan, no trzeba jakoś panu pomóc. Niech pan nie upada na duchu. Tu obok jest gabinet mojego kolegi. Kolega jest nieco starszy, on pomoże. Poszli do tego drugiego lekarza. Ten drugi lekarz zbadał, opukał, osłuchał tego chorego. Mówi: no niestety, panie Gold, jak pan widzi, mnie pozostaje tylko bezradnie rozłożyć ręce. Problem na tym polega, że jak pan zwrócił uwagę, my wszyscy w tym szpitalu jesteśmy ludzie normalni, nie mamy żadnych tików, a pan ma ten taki psst, tik, no ale niech pan nie upada na duchu. Tu obok jest gabinet naszego docenta. Pan docent, jak już zacznie pana leczyć, na pewno pana wyleczy. No więc, proszę państwa, jako się rzekło, udali się do pana docenta. Pan docent, starszy, siwy, śliczny pan w białym kitlu, w okularach, przyjął ich w pięknym gabinecie. Porobił temu choremu wszystkie badania, OB, morfologię, odczyn Wassermana. No tak, żeby o tym chorym mieć kompletne dane, kompletne jego dossier, jest takie nieładne francuskie słowo. No i w końcu pan docent stawia diagnozę. Proszę pana, w obecnym stadium rozwoju medycyny takie przypadki jak pański są to badane, ale nie zawsze udaje nam się leczyć do końca. No my musimy wiedzieć, na jakim to tle u pana powstało. No może pan jako dziecko wypadł z kołyski, mógł pan mieć inne przykre przejścia. No ale ponieważ świętym obowiązkiem i powinnością lekarza jest chorego leczyć, będziemy pana leczyć. O, akurat jest pielęgniarka, siostro, proszę choremu zrobić zastrzyki. Proszę państwa, przybiega pielęgniarka, mówi: już panie docencie, ja wiem, już się chorym zajmuję. Proszę pana, niech pan się rozbierze. O tak, dobrze. Tylko ja pana uprzedzam, te zastrzyki są dosyć bolesne.
proszę przezacnych pań i panów, po miesiącu pan Gold już jako rekonwalescent, ozdrowieniec, przychodzi na kontrolę do tego pierwszego lekarza, do tego, ten zdenerwowany, no jak tam, panie Gold, jak wyleczyliśmy pana, czy nie, jak pan się teraz czuje? Panie doktorze, no jakby to panu powiedzieć, jak ja się teraz czuję, no psst, psst, uhu. Moryc wyjechał na delegację, powiedział żonie, że jedzie na tydzień, wraca po trzech dniach, zastaje żonę w łóżku z jakimś panem. Co tu się dzieje? Na co ja się patrzę? Moryc, ty się nie patrz, ty się ucz. Szanowni Państwo, nieco zmieniamy program, jest przerwa. Na winko zaprasza Państwa Zdzisław Słowiński. Zapraszamy teraz do przedpokoju. Na winko.